WP z marca powiedział pan, że z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane. Jakie to są badania? Nie pamiętam. Czytałem je już jakiś czas temu. Nie mam w głowie wszystkich badań. Jest zupełnie oczywiste, jeżeli dziecko w żaden sposób nie jest wychowywane i robi co chce, to najprawdopodobniej nie wyrośnie zbyt dobrze. Natomiast metaanaliza naukowców z Uniwersytetu Teksasu w Austin z 2016 roku objęła 75 badań przeprowadzonych w ciągu 50 lat w 13 różnych krajach i wskazała, że nie było takiego badania, żeby klapsy się przyczyniły do poprawy zachowania dziecka. Wskazano za to szereg problemów, które to bicie może powodować. Zwiększoną agresję, problemy behawioralne, psychiczne, zmniejszone zdolności poznawcze. No więc tutaj ponownie pytam, dlaczego pan informuje opinię publiczną, dlaczego to się pojawia, dlaczego w pana wypowiedziach się to pojawia, skoro nie ma na to żadnych badań, są badania wręcz przeciwne. Jestem przekonany, że nie ma pan kompetencji do oceny badań naukowych w sprawie wychowywania dzieci i nie rozumie pan badań, na które się pan powołuje. No wie pan, no to też, a pan w tym momencie podważa cały uniwersytet. Nie, podważam pana kompetencje do komentowania tej metaanalizy. Jakie pan ma wykształcenie do tego? A jakie pan ma... Prowadziłem zajęcia ze statystyki, jestem doktorem ekonomii, potrafię czytać badania naukowe, o co pana nie podejrzewam. No dobrze, ale nie potrafi pan podać przykładu badania. Tam było badanie, które czytałem parę lat temu. Nie uczę się na pamięć każdego badania, które kiedyś przeczytałem. Czy według pana